Pora na strategię indukcyjną numer 3. Na strategię opartą na pojęciu warunków spełniania. Jest to strategia, której imają się Dan Hatto i Eric Mayne w książce z 2013 roku Radicalizing an Activism. Oni twierdzą, że nie istnieje żadna naturalistyczna teoria warunków spełniania reprezentacji poznawczych, bo nawet nie wiadomo, jak ta teoria mogłaby w ogóle wyglądać. Na tym ma polegać tak zwany trudny problem treści. Ja szczerze mówiąc uważam, że to jest pewnego rodzaju wybieg retoryczny, który stosowany jest przez autorów, którzy chcą upewnić się o tym, że mówią o rzeczach bardzo ważnych i wtedy mówią, że ich problem jest trudny i nierozwiązywalny, podczas gdy jest to w pewnym sensie zabieg w tym momencie dosyć retoryczny i należałoby najpierw pokazać, że jest on trudny, a dopiero potem nadawać mu etykietę. Reprezentacje poznawcze, mówiąc krótko, według Hatto i Mayna nie mogą mieć treści, ponieważ treść to jest to, co z istoty musi mieć takie warunki spełniania. Czyli mówimy tutaj o byciu prawdziwym dla prostych zdań czy sądów opisowych, reprezentacji deklaratywnych, dla posiadania odniesienia w przypadku jakichś prostych kategorii, pojęć czy nazw, w zależności od tego, co Państwo uważają, że występuje w Waszym zbiorze reprezentacji umysłowych. Jeśli ktoś z Państwa jest zwolennikiem języka myśli, to oczywiście nazwy, które są odpowiednikami pojęć, będą tam występowały. Czy też znowu bycia zrealizowanym w przypadku reprezentacji o charakterze normatywnym, instrumentalnym, czy też typu pragnienia, czy też reprezentacji dwugłowców, o których pisze Millikan. Krótko mówiąc, H&M twierdzą, tego towaru nie ma na stanie. Czy możemy zaproponować coś modniejszego w tym sezonie? No i co według nich jest, co według nich się w tym sezonie nosi? Otóż można mieć co najwyżej pojęcie korelacji, które Hatto i Mayne rozumieją dokładnie tak samo jak Cummings i Ramsey. W pewnym sensie jest to tylko kolejna wariacja na ten sam temat. Oni nie zauważają znowu, że Drecki pokazał, w jaki sposób znaki naturalne mogą mieć warunki prawdziwości, będąc w pewnym sensie protopredykatami, jakimi niemalże predykatami. Znaki naturalne przypisują własności. Stan wskazówki prędkościomierza czy termometru, tutaj akurat mówimy o znakach naturalnych mających funkcję. Otóż ten stan wskazuje na pewien stan a to silnika samochodu, a to temperatury, która jest mierzona. Czyli mamy własność pewnego przedmiotu przypisywana jednemu przedmiotowi, koreluje z własnością innego przedmiotu. To nie jest po prostu obecność desygnatu, to jest coś w rodzaju protopredykacji. Innymi słowy, to jest moim zdaniem błędna interpretacja Dreckiego, który moim zdaniem dawno temu rozwiązał trudny problem treści. Jednak w rozumowaniu Hatto i Mayna, chociaż jest ono podane w bardzo atrakcyjny sposób w ich książce, towarzyszy pewna zasadnicza niekonsekwencja. Oni mianowicie uważają, że język naturalny ma warunki spełniania. Gdyby odrzucili istnienie reprezentacji językowych, to oczywiście ich wypowiedzi w tej książce, czy na konferencjach, czy na wykładach, nie miałyby treści ani wartości logicznej, nie miałyby przecież warunków spełniania. Sęk w tym, że nie ma wcale lepszej teorii prawdziwości dla wypowiedzi w języku naturalnym. Semantyka języka naturalnego to wcale nie jest bardzo prosta sprawa. I ona wcale nie jest lepsza w tym przypadku od teorii reprezentacji poznawczych. W sumie są to bardzo podobne teorie na podobnym poziomie opracowania, więc trudno zrozumieć, dlaczego oni uznają jedno za coś, czego krytykować nie należy,
a drugi jako coś, co trzeba potępiać w czambuł. To jest moim zdaniem całkowicie niekonsekwentne. Tak naprawdę powinni być albo nihilistami semantycznymi, albo odrzucić swój antyreprezentacjonizm. Pisałem to w 2015 roku, czyli już dobre 5 lat temu. Do dzisiaj nie doczekałem się żadnej przekonującej odpowiedzi. Chociaż oczywiście ten artykuł bywa cytowany przez anaktywistów, radykalnych anaktywistów, czyli zwolenników tego rodzaju argumentu. Jednak żadnej odpowiedzi nie znam, jaką oni by na mój argument mogli udzielić.